Siemano, kolano! Z tej strony Wojano i dzisiaj będziemy robić trollano na matrunano. Słuchajcie, troll będzie polegał na tym, że zrobimy tunel do jego tajnej bazy. Jak wiecie, matruner ma chyba najbardziej rozwiniętą bazę pod ziemią na całych Wojanowicach. No spójrzcie, on już tutaj zrobił coś nowego. Co tutaj jest grane? Co tutaj jest grane? Co tutaj matruner znowu kmini? Ja się boję w ogóle tutaj do niego wchodzić, bo znowu pewnie coś znajdę nowego. Wiecie, on non stop robi jakieś nowe rzeczy. On jest takim po prostu bobem budowniczym na Wojanowicach. Po prostu non stop buduje, non stop jakieś nowe rzeczy, poszerza Wojanowica, powiększa je całe. Więc gdyby nie matruner, to naprawdę to wszystko długo by stało w miejscu. Więc cieszmy się, że matruner jest, ale tak czy siak rób na niego trolla. O, dobry pomysł. Więc zrobimy sobie właśnie tutaj tunel z naszego domku do tego tutaj domku matrunera. Mam już pomysł, gdzie się ten tunel zacznie. Pamiętacie bazę, której no tak do końca nie wykorzystałem? Dzisiaj ją właśnie użyjemy. Słuchajcie, część z was może nie wiedzieć dokładnie, o którą bazę chodzi. Chodzi mi o tą bazę, którą zrobiłem, która jest przez wejście, przez skrzynkę. Kiedy otwierasz skrzynkę, otwiera się również przejście, tajne przejście do mojej tajnej bazy. Ta tajna baza za bardzo dobra nie jest, ale no nie jest całkiem taka zła. I słuchajcie, dzisiaj na pewno się nam bardzo, bardzo przyda. Swoją drogą rozwinęliśmy bazę moją i Paliona tajną. Zrobiliśmy to na live'ie, więc kozacko, jeżeli nie było was na tym live'ie, to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby tych live'ów nie ominąć. A my chodźmy szybciutko po narzędzia i chodźmy do tej tajnej bazy, w której będziemy to wszystko robić. Sprawdźmy, czy mamy pochodnie, bo to bardzo ważne. Okej, pochodnie są, spoko. Czy coś jeszcze w sumie potrzebujemy? Wydaje mi się, że nie. Przejdźmy sobie w takim razie do tej tajnej bazy. Słuchajcie, kiedy otworzę tą skrzyneczkę, tutaj otworzy się przejście, więc uwaga, cyk i wchodzimy. O, widzicie? Pięknie to działa, pięknie. Sprawdźmy, czy jednak działa wyjście. Uwaga, okej. Jest, działa wyjście, widzicie? Wszystko pięknie, ładnie działa. Więc teraz wreszcie na coś się przyda ta baza. No ja cię kręcę, no nie wierzę po prostu, ile ta baza tutaj była bez w ogóle bez żadnego celu. A to co to jest? Co tutaj robi ta skrzyneczka? Ja jej tutaj nie kładłem. Jeżeli to jest jakaś pułapka, okej, to chyba nie jest żadna pułapka. Dobra, zajmijmy się mniej więcej, nie wiem, kopaniem gdzieś tutaj. Tutaj powinno być właśnie jakieś ciekawe zejście. Okej, no nie jest tak źle. Dobra, chciałbym, żeby to był tunel taki 3x3, żeby to nie był taki malutki tunel. Chciałbym, żeby to był taki większy tunel, żeby on się tutaj ładnie prezentował. Oj, co my tutaj mamy? Dobra, tego tam nie chcemy. Okej, chodźmy szybciutko sobie właśnie taki tunel wybudować. Chociaż na samym początku może zróbmy taki normalny tunel Ixon. Chociaż nie, będziemy od razu go poszerzać, będziemy tutaj kłaść pochodnie. Ty, co ja tutaj znajduję? What? Okej, już się dokupałem w jakieś tajemne miejsce. Słuchajcie, to jest to to jest jakby więzienie villagerów. Raczej taki mini sklepik, bo słuchajcie, villagerowie sprzedają rzeczy, więc to nie jest takie w sumie dla nich więzienie, bo słuchajcie, tutaj dostają kasę. No chyba nie są źli z tego powodu. Więc no nie, zabudujmy to. Nas tutaj nie było, słuchajcie, nie ma żadnego śladu po nas. Nie wiem jeszcze w jakie miejsce trafimy, ale słuchajcie, Wojanowice są mocno przekopane, więc możemy naprawdę dużo rzeczy tutaj, na dużo rzeczy tutaj trafić. Najważniejsze również, bardzo ważne jest, nie najważniejsze, najważniejsze to w ogóle dokopać się do matrunera, ale bardzo ważne jest właśnie, żebyśmy tutaj oświetlali ten teren, żeby tutaj wiadomo nic się nie respiło i tak dalej, i tak dalej. No i znowu dokopaliśmy się tutaj. No i co ja mam teraz z tym zrobić? Dobra, zróbmy coś takiego. Nikt się nie skapnie, słuchajcie. O, widzicie? Już nie ma śladu. Widzicie? No ja nic nie widzę. Nie ma żadnego śladu. Potem wracajmy teraz tutaj szybciutko. Dobrze, że wziąłem kilof z jedwabnym dotykiem. Od razu wykopujemy stone i możemy to zabudować tak, że nikt się kompletnie nie skapnie. No bo jednak jak zabuduję to stone'em, to ktoś pomyśli: ej, to tak już musiało być. Bardzo logiczne swoją drogą. A i swoją drogą zapraszam was do sklepu voyanshop.pl po na przykład taką kozacką koszuleczkę, takie kozackie opaski i takie breloczki, których niestety nie mamy, bo wszystkie zostały wykupione, ale niedługo będą, więc luzik arbuzik. I do tego takie kozackie zdjęcia z moim autografem. To jest mój autograf tutaj i tu jestem ja. Pa, to Wojtek bez portek. Więc wbijajcie, jeżeli chcecie takie zdjęcie na przykład dostać. Pamiętajcie, że każdy przedmiot za darmo dostaje takie zdjęcie. Każdy przedmiot, czyli jeżeli masz dwa przedmioty w zamówieniu, to dostajesz dwa zdjęcia z moim autografem. Możesz na przykład, nie wiem, dać swojej kuzynce, siostrze, albo zostawić dla siebie.
no nie wiem, kto wie. Może chcesz dwa zdjęcia Wojana. Więc polecam, pierwszy link na dole w opisie. Niestety nie mamy póki co jeszcze bluz, bo znowu wszystkie zostały wykupione. W tym sklepie wszystko się wykupuje, no jakaś masakra. Ale niedługo będą bluzy i was o tym powiadomię również tutaj. Dobra, a my lecimy oczywiście kopać się dalej i zastanawiam się, słuchajcie ludzie, gdzie ta baza Matrunera pod ziemią dokładnie jest. Słuchajcie, jesteśmy już tutaj przy tych villagerach i pamiętajcie, villagerowie byli już mniej więcej w tym miejscu, kiedy zaczynał się mur. Nie wiem, czy wiecie, o który mi mur chodzi. Dokładnie ten mur, który przejście jakby zrobił w tym murze Matruner ostatnio. No, a kto inny, bo Matruner tylko buduje ostatnio na Wojanowicach. No, więc w sumie trzeba by było też pobudować jakieś nowe rzeczy na Wojanowicach, bo póki co tylko Matruner buduje. Dobra, w takim razie, cyk, zróbmy sobie tutaj jakieś, musimy się, jakieś miejsce musimy zrobić, jakby wiecie, żeby sprawdzić, co gdzie dokładnie już jest. Chyba wyjdę na powierzchnię, żeby to zrobić. Na początku troszeczkę tutaj bardziej jeszcze oświetlę, chociaż nie, ta pochodnia powinna być bliżej, okej? Okay? Albo dobra, kopmy się dalej, zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Po drodze w ogóle, swoją drogą, chciałbym zostawić jakieś rzeczy. Nie chciałbym, żeby to był tylko i wyłącznie tunel. Chciałbym, na przykład w miejscu, gdzie jest tam ta tajna baza, tam, postawić jakieś skrzyneczki, coś, co przy okazji, kiedy będę chciał iść do Matrunera, żeby sobie ze sobą zabierać. I zastanawiam się również, żeby zrobić tajemne, jakby otwierane przejście, kiedy już się do Matrunera dokupiemy. Wiecie, że kiedy klikniemy dany przycisk, to się otworzy przejście i będziemy mogli wejść do Matrunera domu. Nie wiem, napiszcie, co o tym sądzicie. A my powinniśmy chyba już skręcać, tak mi się wydaje, słuchajcie. Dobra, nie wiem dokładnie, gdzie się dokopałem, więc może wiecie co? Sprawdzę na górze. Spróbujmy się wkopać na górę i zobaczymy, gdzie się dokopałem. O nie, tutaj już jest jakiś ten. Tutaj jest jakiś piasek już. Okej. Uwaga. O nie, zaraz spadnie na mnie piasek, ja to wiem. Dobra, zaraz będę, uwaga. Okej. I uwaga. No i mówiłem. Okej, ale nie jest tak źle w sumie. Nie jest tak źle. Wykopmy sobie ten piasek, żeby później go naprawić. Okej. I wróćmy tutaj i sprawdźmy dokładnie, w jakim miejscu jesteśmy. Wow! Ej, dobra, jestem tutaj. Okej, to jest przejście Matrunera. I czekaj. Tutaj chodźmy w tą stronę. Cyk. Okej. I czy tutaj już jest. Okej, dobra. Słuchajcie. Tutaj już jest domek Matrunera. To tak mi się wydaje, że na oko. Tak na oko mniej więcej. Wydaje mi się, że jakieś, nie wiem, jeszcze 7 kratek w tamtą stronę i będziemy mogli sobie kopać dalej, słuchajcie, ale już w drugą stronę. Dobra, tak też zrobimy. Tak czy siak zabudujmy teraz tutaj to. Więc zapamiętajmy, 7 krateczek, okej. I oczywiście zabudujmy za sobą to. No i podkopmy się teraz w dół. Wy teraz nic nie widzicie, spokojnie. Ja też, ja na czuja teraz się kopię normalnie. Cyk, okej, jesteśmy. No i tutaj została ogromna dziura, ale ją szybciutko zakopiemy. Pyk, okej, git. Dobra, no i ile? No 7-8 kratek, może troszeczkę więcej, bo wiecie, to się wydaje, że to jest tak bliziutko, a ostatecznie może być troszeczkę dalej, więc kilka krateczek przekopiemy i zaczynamy skręcać. Okej, wydaje mi się, że to jest ten moment właśnie, moment skrętu. Tutaj już będzie skręt właśnie w tą tutaj stronę, tylko jeszcze jedna kratka tutaj i lecimy prosto do bazy Matrunera. Teraz o tym, czy dokopałem się do bazy Matrunera, dowiem się już tylko i wyłącznie po tym, kiedy zobaczę właśnie tutaj ślad, kiedy już się gdzieś właśnie dokopię. Więc trzymajmy kciuki, że nam wyjdzie bez żadnych problemów, chociaż zastanawiam się, czy zejść jeszcze niżej może co, bo ja bym chciał się dokopać do tej jego głównej bazy, a niekoniecznie do tego zwykłego jego przejścia. Więc wydaje mi się, że musimy kilka kratek zejść w dół, żeby to właśnie zrobić. Oj, nie chciałem kłaść stona, chciałem postawić pochodnie. O, dobra, teraz gitara, można lecieć dalej. Dobra, podkopmy sobie tunel. Ojo! Ty! Dobra, stało się! Dokopałem się chyba gdzieś, słuchajcie. Dobra, dokopałem się. Ej, kość? Czekaj, kość? Jeżeli tego nie postawił Matruner, to nie. Nie! Nie mów, że znalazłem kość. Ja cię kręcę, znalazłem szkielet! Słuchajcie, w Minecrafcie jest takie coś jak właśnie szkielet. Jeżeli tego nie zrobił Matruner? Nie, to musiał zrobić Matruner.
Ja jestem archeologiem, ludzie! Ej, wiecie, jaka jest na to malutka szansa, żeby znaleźć ten szkielet taki? Wiecie, jaka na to jest mini szansa? Na to jest... Ja nigdy przez całą swoją, nie wiem, historię Minecrafta nigdy nie znalazłem czegoś takiego. Ja nie wiem, czy teraz tylko ja tak mam się teraz, nie wiem, podniecać, czy dla was to jest normalne. Ale słuchajcie, dla mnie to jest wow! Ja myślałem, że to jest niemożliwe do znalezienia. Nadal mam wrażenie, że to zostawią Matruner. No bo to jest dla mnie niemożliwe, że to tutaj jest. Nie. Ej, napiszcie, czy to jest naprawdę takie rzadkie, jak ja myślę, czy ja po prostu przesadzam. Napiszcie teraz na dole na czacie, w komentarzach po prostu napiszcie, czy to jest? O nie, wykopałem. Nie. Archeolog Wojan, napraw to. Okej. Napiszcie, czy mi się tak po prostu wydaje, czy to jest takie rzadkie, czy co? Czy jest takie rzadkie, czy nie? Bo to jest dla mnie niesamowite. Co ja znalazłem? Ja nigdy nie znalazłem tego. Ale jazda, a ty ja... O, to jest kolejne. Czemu tego jest tak dużo? Okej. Dobra, to się dalej gdzieś chyba tutaj ciągnie. Musimy... Normalnie archeolog Wojan tutaj miał robić tajne przejście, a znalazł tajne kości jakichś dinozaurów. Jest, dalej, dobra, wykopmy to całe i zobaczymy, jak to wygląda. Ej, ludzie, to się dalej ciągnie. Ojejku, jakie to jest ogromne. Spójrzcie tylko na to. Ja myślałem, że to jest takie malutkie, a to jest przeogromne. I to się ciągnie dalej w dół, patrzcie na to. Cyk. Ja nie mogę, ja to chcę calutkie wykopać, słuchajcie. Ja chciałem kopać zwyczajny tunel po prostu do Matrunera, a znalazłem to coś tak rzadkiego. To jest tak rzadkie, niektórzy mogą sobie chyba na to nie zdawać sprawy, albo nie wiem, ja jestem może w błędzie. Ale ja wiem, ja tego tak długo szukałem, ja tyle przekopałem rzeczy i tak dalej i nigdy tego nie znalazłem. A tutaj proszę, masakra, niesamowite. I patrzcie, to się tak ciągnie w dół i to są właśnie takie kości jakby dinozaura, widzicie? Takie, coś takie ogromne stworzenie. Jo, ale się jaram, kozacko. W niektórych miejscach są ubytki. Okej, okay. No ale wiadomo, tutaj musiało to być od tysięcy, milionów lat normalnie. Patrzcie na to, ile tego jest. Ja nie mogę. Dobra, spójrzcie, jakie to jest ogromne. Ale fajnie, ty. Nie sądziłem, że ja kiedyś to znajdę. Nie, czekaj, co? Co? Okej, okay, ja sobie tak tutaj to rozkopuję. Wiecie, rozkopuję to, żeby to wiadomo, tak po prostu wyciągnąć, bo jestem archeolog Wojan i tutaj pięknie, normalnie to robię jak prawdziwy, rasowy archeolog, widzicie? No po prostu takie wykopalisko robię. Chciałem to wszystko właśnie tak oddzielić od Stone'a i wam pokazać, bo spójrzcie, jakie to jest ogromne, ale później wam to jeszcze pokażę. I słuchajcie, dokopałem się do bazy Matrunera i słuchajcie, on tutaj, to coś tutaj, on to odkrył. Albo nie wiem, może on tego nie zauważył. Może on sobie nie zdaje sprawy z tego, co on odkrył. A może dla niego to jest normalne, tylko ja tak wariuję. Dla mnie to jest niesamowite, może dla innych nie. Ale dla mnie naprawdę, ja słyszałem o tym tyle właśnie historii, legend i tak dalej. O takich kościach właśnie jakiegoś zwierzęcia ogromnego, że tak bardzo chciałem to znaleźć. I w końcu mi się udało. A tu się okazało, że Matruner chyba też to znalazł, ale nawet nie wiem, czy on sobie zdawał sprawę właśnie z tego, co to jest. I czy on w ogóle wiedział, co to jest. Nie wiem, będę musiał się o to go spytać. Chociaż nie wiem, czy powinienem, bo słuchajcie, wydam się, że robiłem przejście do jego tajnej bazy. I tak swoją drogą, nie wiem, co ja teraz powinienem tutaj zrobić, bo jednak jestem w tej jego tajnej bazie. No, tylko że troszeczkę za wysoko. I teraz, jeżeli zabuduję tutaj to tak... On może to zauważyć, słuchajcie. No nie wiem, bardzo chciałbym rozkopać te kości po prostu. No bardzo, naprawdę. Nie chciałbym, żeby Matruner je tutaj wziął. Więc czekajcie, mam plan. Zrobię może coś innego. Może zrobię coś takiego, że jemu będzie się wydawało, że tak już było. Ale tak naprawdę nie, tak naprawdę ja to zrobiłem. Więc słuchajcie, po prostu zrobimy takie ogromne przejście. Jakby tutaj taki ogromne... ogromne puste coś. Zobaczycie, zaraz pokażę wam po prostu, jaki będzie efekt tego. Ale myślę, że niektórzy mogą wiedzieć, o co chodzi. Taki po prostu wycinek ze ściany. To mu zabudujemy, to calutkie mu właśnie zabudujemy. I myślę, że Matruner może tego nawet nie zauważyć. Przynajmniej miejmy taką nadzieję. Okej, udało nam się to zabudować. I teraz tutaj musimy to zrobić. Cyk, cyk. Udało nam się, dobra. Ja to lecę dalej rozkopywać. Chcę po prostu zobaczyć całość. Całość po prostu rozkopaną. Okej.
Udało mi się. Spójrzcie na to. Rozkopałem to całutkie od środka i patrzcie, jak to się prezentuje. To zostało wygenerowane automatycznie przez Minecrafta. Trzajcie coś takiego. To są kości, bloki kości. Ja to teraz mówię dla osób, które nie wiedzą, co to jest, bo ja sam długo nie wiedziałem, że takie coś w ogóle istnieje. A jak już się dowiedziałem, to naprawdę chciałem to znaleźć. I w końcu mi się udało, ale to tak przez przypadek totalnie, że to masakra. Ale jazda. Ej, super, jaram się niesłychanie. Ja to sobie chyba oprawię w ramkę. No nie wiem, coś z tego muszę jakoś, nie wiem, zrobić. Ale dobra, wróćmy do meritum. Musimy teraz zrobić przejście właśnie do Matrunera. I zastanawiam się, jak to tak do końca zrobić. Wydaje mi się, że tutaj to miejsce tutaj zostawimy. Niech sobie to po prostu będzie. To będzie taki dodatek w tej naszej, w tym naszym tajnym przejściu. A my przejdźmy dalej i zróbmy tutaj schody w dół. Bo jeśli nie widzieliście, kiedy już wykopaliśmy się do Matrunera, do jego tajnej bazy, no niestety, albo stety, no nie wiem, pewnie dla Matrunera stety, po prostu było wysoko, za wysoko i musiałbym zrobić jakieś schody w dół. Więc najlepiej by było, jakbym zrobił te schody w dół już teraz, teraz tutaj na tym poziomie, żeby później móc po prostu już sobie przejść do Matrunera bazy tak bezproblemowo. Więc teraz sobie właśnie to ogarniemy, zrobimy sobie takie schody w dół, a potem znowu skręcimy tak jak wcześniej w dół, żeby właśnie do Matrunera bazy się dokopać. I miejmy nadzieję, że już nic nam nie stanie na przeszkodzie na drodze, ale tak czy siak to, co dzisiaj znalazłem, naprawdę mnie... No bez jaj! No co jest? Kolejne? Kolejne! Ej, no nie, ludzie, to jest coś nie tak. Czekaj. What? Matruner tutaj też już był. Co on tutaj robił? Dobra, to jest pytanie, co on tutaj robił? Ej, no mnie to zastanawia bardzo, nie? Co tutaj się dzieje w tym momencie? Czemu znalazłem kolejne te kości? Ej, no co jest grane, ludzie? No bez jaj, że tu są kolejne kości, nie? Nie, napiszcie mi na dole w komentarzach, czy to jest zbieg okoliczności, czy ja mam taką... Czy ja mam takie szczęście, czy po prostu to się na jakichś biomach respi, czy co? Ale to jest o wiele mniejsze, widzicie? To jest o wiele mniejsze. A może to jest przy sobie zawsze? Uuu, to ma zupełnie inny wygląd w ogóle teraz, spójrzcie. Zupełnie inny wygląd niż to, co wcześniej widzieliśmy. Ale jazda! Kolejne wykopaliśmy. Dobra. To jest jakaś kostka taka dziwaczna. Dobra, to już rozkopiemy sobie kiedy indziej. Ale napiszcie mi na dole w komentarzach, czy to jest normalne, że te kości są tak blisko siebie. Czy to w ogóle, nie wiem, czy ja trafiłem jakieś ultra, mega, giga szczęście mam w tym momencie, czy co? Napiszcie mi, bo naprawdę jestem mega ciekaw tego, co tutaj się właśnie dzisiaj wydarzyło. Tego kompletnie nie było w planach, ludzie. Ja tu miałem zrobić normalne, proste przejście, a znalazłem coś takiego. Masakra, super, dobra, to będzie bardzo udany tunel w takim razie. To tylko pokazuje właśnie, potwierdza ten fakt. Tak swoją drogą to mam cały ekwipunek wypchany po brzegi stone'em. Już mi się po prostu nie mieści ten stone, więc kopię, ale już tego stone'a niestety nie zbieram. A szkoda, bo jednak troszeczkę by się przydał. Stone'a zawsze można właśnie przerobić na te kamienne cegły. Dobra, zastanawiam się, czy tutaj już jest dobry poziom. Wydaje mi się, że chyba tak i możemy już skręcać powoli w lewo, czyli tam, gdzie jest właśnie Matrunera baza. Zaraz to zaczniemy robić. Przy okazji, jakbym miał drewno, niestety nie mam, to bym zrobił od razu schody i tutaj już je postawił, w tym tutaj miejscu schody ze stone'a, bo jak widzicie, stone'a mam dużo, więc to raczej problemu by z tym nie było. Dobra, zróbmy jeszcze tutaj tak i tutaj już zaczniemy skręcać chyba w lewo, tak mi się właśnie wydaje. Dobra, cyk. Cyk, jesteśmy ready. Teraz zlecimy jeszcze tutaj ostatni poziom jakby i zaczynamy skręcać właśnie w lewo do tajnej bazy Matrunera. Oh yeah, wreszcie. Okej, niestety zniszczyłem pochodnie. Ajajaj. Jest, gdzie jestem? Dobra. O nie, ej słuchajcie. No way. Aj, zapomniałem. Przecież Matruner tutaj ma takiego ogromnego cave'a. I ja nie przekopię się teraz tam nagle. O nie, jak ja mam teraz to zrobić? Dobra, jest problem, ludzie, i to duży. Dobra, muszę to zrobić w jakoś w inny sposób jednak, słuchajcie. Nie, dobra. Ten tunel jednak nie jest taki udany, jak mi się wydawało, że będzie udany. Trzeba będzie tutaj odbić chyba w lewo, jeszcze raz. Takie dziwne to będzie. Ale no inaczej sobie tego nie wyobrażam. Dobra, to zabudujemy.
Tego tutaj nie było. Okej. I tutaj będzie takie zejście i sobie pójdziemy tutaj właśnie. Okej. I sprawdźmy, czy teraz tutaj dokopię się gdzieś. Okej, nie dokopałem. I teraz trzeba będzie skręcić w tą tutaj stronę. Okej. I w ten sposób jednak dokopiemy się do tego miejsca, w którym byliśmy wcześniej. Tam, gdzie były te kości, gdzie je odkryliśmy. No nic, ja myślałem natomiast, że troszeczkę w inne miejsce się dokopiemy do jego tajnej bazy, ale nie da się. Jest, dokopałem się. Patrz, idealnie jestem dokopany. Idealnie, słuchajcie. Dobra, w takim razie teraz pozostało nam już właśnie tylko skręcić tutaj, w tą stronę. Zrobimy taki właśnie potrójny tunel i zastanawiam się, jakie zrobimy tam właśnie wyjście. Wyjście do tej jego tajnej bazy. Trzeba będzie to jakoś oznaczyć. Najlepiej będzie chyba postawić tutaj pochodnie, żebyśmy wiedzieli, gdzie to dokładnie się kończy. I fajnie by było mieć tutaj również pistony, żeby z tych pistonów zrobić takie przejście automatyczne, że wystarczy tylko jeden przycisk i już jesteśmy w bazie u Matrunera. W ogóle miejmy nadzieję, że Matruner tutaj nigdy nas nie odwiedzi, prawda? W sensie nigdy tego nie będzie chciał rozwalić. Dobra, teraz już tylko zabudujemy to w ten sposób. Okej. I tutaj w ten. O, widzicie? Nie ma ani śladu po tym, co my tutaj zrobiliśmy. No, oprócz tego, to coś tutaj może Matruner zdziwić, chociaż wydaje mi się, że Matruner tego nawet nie zauważy, co nie? A to co to jest? A, tutaj jest to jego przejście, dobra. Naprawię mu to, okej. Gładki kwarc, okej. Dobra, no nie, no my, wydaje mi się, że Matruner nie zwróci na to uwagi zbyt wielkiej. Tak moim zdaniem. Dobra, więc przejdźmy sobie znowu szybciej to tutaj. Okej, wyrzućmy sobie jeden z tak kamienia. Zbierzmy sobie ten kamień, żeby nie było po nas żadnego śladu. I słuchajcie, trzeba oznaczyć to miejsce. Najlepiej byłoby zrobić tutaj pochodnie. O, dobra. I już wiemy, że na przykład jak będziemy po stronie Matrunera tutaj, to wystarczy tylko tutaj właśnie rozwalić ten stone. I cyk, jesteśmy w naszym tajnym tunelu. Okej, i cyk, gitara, moi drodzy, gitara. W jakimś przyszłym odcinku może, albo na live'ie, będę chciał również zrobić przejście takie pod ziemią tutaj do jego skrzyneczek. To będzie też bardzo fajne, więc dajcie znać, czy chcielibyście właśnie, żebyśmy zrobili też przejście do tajnych skrzynek. No i dawajcie mi znać na dole w komentarzach, co tu jest grane. Czemu żeśmy znaleźli coś takiego? Czy w ogóle, czy to jest naprawdę takie rzadkie, a ja znalazłem aż dwa? Czy one są obok siebie, czy co? Więc piszcie na dole w komentarzach, bo to jest niesamowite, że nigdy nie mogłem znaleźć tego tak długo, a nagle teraz bum i cyk i pyk i znalazłem. Słuchajcie, to się dalej gdzieś tam ciągnie. Ja bym to chciał jeszcze później to rozkopać, ale już nie na tym odcinku. Więc zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wbijajcie do sklepu wojanshop.pl. To jest nasz tunel i jak widzicie, dużo fajnych rzeczy się działo właśnie kopiąc ten tunel. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Pum!